Nie wiem, co powiedzieć. Mam wrażenie, że rozpada się każda cząstka, którą chciałam zachować. Rodzina, praca, małżeństwo. Jeszcze ten Gustaw. 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 Gustaw! Gustaw, gdzie polazłeś? Beze mnie. Szukamy panią po mieście, bo doniesiono nam, że odwiedziła pani adwokata. Doniesiono wam? Tak. Prosiłam sąsiadkę, by czatowała w oknie i dzwoniła do mnie, gdyby pani nadeszła wieczorem. Ktoś musi to zrobić. Trzeba wziąć się za szefostwo. Pani się musi opamiętać. Robię to również dla pani. Pani się musi opamiętać. Pani zwariowała. To pani zwariowała. Pracować w ten sposób? Pracować w ten sposób za takie pieniądze? Siedzi pani i nic pani nie powie? Przez panią zakład się zwinie. I co zrobię? Co zrobimy? Co powiem dzieciom? Jak nakarmię dzieci? To niech się zwinie. Ty głupia pindo. Sądzisz, że to takie proste? Przez 25 lat pracowałaś bez mrugnięcia okiem i kiedy starą Wandę wyrzucono, kiedy nie wypłacono nam trzeci miesiąc pensji, kiedy trzeba było zostawać po 12 godzin, nie mówiłaś nic. A teraz, gdy posłałaś syna na studia do Warszawy, gdy wraca do domu w lśniącym samochodzie, gdy wyrzuciłaś męża z domu i siedzisz sobie sama, nie mogłabyś nic nie robić, zachciewać się strajków. Teraz, gdy masz wszystko i nic nie tracisz? Robię to dla was. Żadna z nas cię nie wspiera, jesteś sama. To czemu się boicie? Czemu nie popatrzysz na świat naszymi oczami? Czemu nie mogę popatrzeć swoimi? Czemu nikt nie pozwala mi patrzeć na świat moimi oczami? Bo szwaczkom prędko psują się oczy. Bo szwaczkom prędko psuje się wzrok. Czego ode mnie chcecie? Wiedźmy. Czego ode mnie chcecie? Przekląć cię. Ha, przepraszam. Ten śmiech to z nerwów. Zimnica straszna. A nam trzeba cię łapać na ulicy. Mam prawo do szczęścia. Mam prawo do swoich oczu. Mam prawo do swoich zdrowych oczu. A teraz idę do domu. Odpocząć wreszcie. Nic dziś nie załatwiłam. Jestem zmęczona i senna. Chce mi się spać. Mam dzieci, które muszę wykarmić. Mam męża chorego na depresję, któremu muszę kupić leki. Mam matkę, którą muszę ubrać. Idźcie do domu. Ja zrobię, co mam do zrobienia. Jeśli zakład zamkną, to trudno, jeśli będę sama. To trudno. Ale zrobię to, co muszę zrobić. Ja także mam prawo do szczęścia. Nienawidzę cię. Może i ładnie mówisz. Może i masz trochę racji. Ale i tak cię nienawidzę. Nie ruszają się. Stoją w kole na środku ulicy, tylko lekko drżą. Jakby spotkały się na sabacie czarownic.